No to tak. Dzień dobry, tutaj początek żniw. John Deere stoi już. Przyczepą, może i małą, ale może być. Jakoś to będzie szło, co powoli. Płotnik się zmywał ostatnio. To nie ma. Tamta tam w zonie siedzi. Nie musi, ale siedzi sobie. To już dzierżawie wzięte zostało. Tu się pewnie zastanawiacie, co to tutaj leży. No zaraz wam pokażę, co tu leży. A no tutaj leży pianka izolacyjna, bo tam na przyczepie, jak można to zobaczyć, izolację mamy. A tutaj wnętrze John Deere'a. No może maska i trochę porwała się, ale nie przeszkadza jakoś bardzo. Służy już nam 4 lata. Bez awarii tutaj. Piciusy stoi, tu jakieś WD-40. Tam jakieś imbusy, tu jakieś klucze. Tu jakiś w ogóle hak jeszcze do holowania. Tam od tura jeszcze tutaj możecie sobie zobaczyć 64-20. To trochę też porwany. Stan nie najlepszy, ale też nie najgorszy raczej. Przyczepa tutaj też stan można zobaczyć. Całkiem taka spawana. Samoróbka raczej bardziej im powiedział. Nie wiem, taty muszę się zapytać. A to pewnie on to spawał. Kolor jakiś tam jest, nie? No bo tutaj takie zielone macie. Tutaj jakieś takie czerwone. Tutaj jakieś coś. Tu trochę zaczep pogięty. Tutaj jeszcze macie tył od John Deere'a. Bardzo wszystko widać. Ładnie, pięknie wszystko jest tutaj. Też możecie zobaczyć, że ta opona nowiutka jest. Proszę bardzo. Nowy tańka. Fajeri. Pirelli. Czy jakoś tak. Chyba jakoś tak. No tutaj, no tuza nie ma, ale komu to potrzebne? Może kiedyś będzie w innym jakimś miejscu dorobiony, nie wiem. Nie wiem, się nie domyślam. Może będzie. No jakoś tam jest, powiedzmy, nie? Jonas nasz. Już jest 4 lata. Stoi, znaczy stoi, jeździ. Służy jak najbardziej też. Tutaj zbiornik, pewnie rezerwa, bo to tak ten, było czasu tankować teraz. Tutaj w przyczepie opony też takie sobie, tu to w że też takie sobie, a to tak wiadomo, nie? Tam se mucą coś tam, nie? I tak to już jest, no nie? Możemy sobie zobaczyć jeszcze szczepę trochę. Pooglądamy sobie. Tu to dzierżawa jest wzięta. U nas to trochę dużo tych dzierżaw, no ale wiadomo. My to jakieś bogacze nie jesteśmy raczej. No John Deere może to nie dawać. Może źle mówić o tym John Deere, ale... No ale jest, nie? Coś musi być. Przyczepę mamy taką, bo poszli słomę se zbierać, czy coś tam siano jakieś wozić. I nie ma, jak zwykle. Tak to już jest niestety. No. To taki raczej odcinek wstępny, raczej na razie, nie? Aha, tu już widzę nieszczelność jakąś. Widzicie? Nieszczelność. Będzie lecieć ziarko. To tacie powiem, bo... Straszne będzie, jak tam ziarko zacznie wysypywać się, to dramat będzie przecież. Tak nie może być. Tak nie może być. To możemy wejść na nią. Pooglądać coś. Tu też dziś, to dzisiaj łatane było. To chyba też. Nie do łatania było. No ale no. Już jedną żeśmy zaspali pszenicą.
sypnęła tak całkiem, bym powiedział nawet. No coś tam jest. Bizon no, na razie jest. Przyjeżdża do nas kombajn raczej, no. Coś mi udać, wiesz. Co to jakieś? Dobra. No to jakoś to tam idzie, nie no. No co to? Jak ktoś poznaje, można. No, więc tata coś robi. Idziemy zobaczyć tam do niego coś. Także no. To tam idzie sobie, nie? Bo to nie jest nasze. Takie landy to by się chciało mieć tutaj. Niestety nie ma. Co? Dobra. Ła, będziemy jechać. Nie wiem, czy to mi się uda nagrać, bo tak tutaj to ciężko może być. Idziemy podjechać. Teraz przyczepę. Tutaj boczne siodło dla mnie. Proszę bardzo. Tej no nie widać. Tak by nie było widać. Przebiegu. Trochę jest tego, nie? Jednak. Ale na pewno wam jeszcze nagram. Zdążę. Myślę, że tyle. Tyle nagram, że. Że co? Żeby było, no nie? Powiem wam tak. No żniwa, początek dopiero, nie? Jutro będziemy mucić pszenżyto. I inne takie owsy jakieś jeszcze. Więc no, trochę wam ponagrywam. Będzie coś na pewno do roboty, powiem tak. No będzie na pewno. Oj, co to na pewno będzie. Odpalę wam jeszcze dźwięk tylko jego, żeby był. Otworzę drzwi, może nie te, może te będzie bardziej słychać, bo tu tłumnik jest, że tak powiem. O, widać piękny tłumik. Dobra. Lecimy. Uwaga. Dobra, to tyle. Na razie.